Cześć, ja jestem Cyprian, a dzisiaj porozmawiamy o kolejnej podróbce Gumballa. Jednak według mnie wcale nie jest to podróbka. O co chodzi? 7 kwietnia na oficjalnym kanale Cartoon Network ukazał się odcinek nowego serialu Witaj w moim życiu. Patrząc w komentarze, wielu ludzi pisze, że jest to kopia niesamowitego świata Gumballa. Ogólnie chciałbym wam podziękować za te łapki w górę, suby, udostępnienia, coś niesamowitego, dzięki. Jeżeli dzisiaj udałoby wam się dobić 2000 łapek w górę pod tym filmem, jutro pojawi się kolejny odcinek. Tylko proszę, nie wbijajcie tego za szybko, bo już dzisiaj będę musiał zaczynać. Dobra, ja już nie przedłużam i zaczynajmy. I really like how his allies are just all the children of Earth. Wszystko zaczęło się od odcinka nowego serialu Witaj w moim życiu. Opowiada on o lekko zamkniętym w sobie potworze, który musi się odnaleźć w zwykłym świecie ludzi. Przykładowo chodzi do szkoły z innymi nastolatkami, co nie do końca jest dla niego łatwe. Po prostu wyróżnia się. Już w dzieciństwie ział ogniem, co powodowało wiele problemów, takich jak spalenie tortu na urodziny. Ogólnie myślę, że będzie to najlepsza nowa kreskówka, ale zobaczymy. Gumballa będzie naprawdę trudno przebić. Tak czy siak w komentarzach pojawiło się wiele oskarżeń, że właśnie serial Witaj w moim życiu to podróbka niesamowitego świata Gumballa. Dlaczego ludzie tak piszą? Według mnie są rzeczy, które są minimalnie podobne i możliwe, że twórcy Welcome to My Life zainspirowali się kreskówką o naszym niebieskim kocie. Między innymi sama grafika dookoła, te cienie, światło, i kolory, to faktycznie przypomina Gumballa, jednak zwróćcie uwagę na bohaterów. Są oni zupełnie inaczej narysowani. Podobny jest również dom tego Douglasa, ale warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych jest takich naprawdę dużo. Tak samo obok stojący samochód. Wykorzystano tam również prawdziwe zdjęcia przedmiotów, co również było charakterystyczne dla Gumballa. Ten jego tata jest też tak samo gruby jak Richard. Tak naprawdę to wszystkie rzeczy, które są do siebie podobne i według mnie są to malutkie szczególiki. Naprawdę małe szczegóły. Nie możemy od razu skreślać tej nowej kreskówki. Zapowiada się naprawdę ciekawie i mam nadzieję, że wyprze ona na przykład Młodych Tytanów Akcja. Mimo niektórych podobnych rzeczy do Gumballa, to jednak posiada różne naprawdę fantastyczne i oryginalne pomysły. Ciekawy jestem tylko, czy młodsze osoby również się nią zainteresują. Witaj w moim życiu jest raczej przeznaczone dla starszych odbiorców, ale no zobaczymy. Ja tymczasem dziękuję za oglądanie, fajnie jakbyście zostawili łapkę w górę oraz suba, byłbym naprawdę bardzo wdzięczny. Wbijajcie też na inne moje filmy, tutaj te dwa i pamiętajcie jeszcze raz o tym przycisku subskrybuj, byłoby fajnie. Ja się już z wami żegnam, do jutra, no i cześć.